wieczór Państwu. Witamy w Ekonomii Raport. Dziś na temat tematu, którego powinniśmy wszyscy się wstydzić, na temat tego, że ciągle w Polsce są bardzo ubogie osoby, w tym dzieci. Kilka procent dzieci żyje poniżej minimum egzystencjalnego, a de facto, jeśli chodzi o minimum socjalne, to jest prawie połowa Polaków i między innymi na ten temat porozmawiam dzisiaj z doktorem Cezarym Mechem, ekonomistą, prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych UMFE. Dobry wieczór panu. Witam państwa serdecznie. Panie doktorze, dużo słyszymy w ostatnich dniach na temat tych biednych dzieci, które marzną w lasach. To jest faktycznie problem, ale my tu w Polsce mamy dużo większy problem. Blisko kilkaset tysięcy dzieci ciągle jest niedożywionych, potencjalnie ich życie jest bardzo ciężkie i może w takowe życie się przerodzić i blisko połowa Polaków, mniej niż połowa Polaków co prawda, ale można powiedzieć blisko połowa Polaków poniżej minimum socjalnego. Zatem co powinniśmy zrobić, żeby ta sytuacja się odmieniła? Po pierwsze, to wydaje się, że jeśli patrzymy na kwestię tego wzrostu aż o prawie 100 tysięcy, jeśli chodzi o skrajne ubóstwo dzieci, no to wydaje się, że wprawdzie należy pamiętać, że to jest rok 2020, więc poprzedni, teraz sytuacja pewno się poprawiła, no to wydaje się apel taki do rządzących, żeby wraz z faktem, że o 40% wzrosła baza podatkowa, podatki w Polsce od czasu ustanowienia 500+, żeby zamienić to 500+ na 700+. I tak waloryzować wraz ze wzrostem bazy podatkowej. To jest taki aspekt związany z tym skrajnym ubóstwem. Drugi element, który jest bardzo istotny, a który niewątpliwie będzie wpływał na ten wymiar skrajnego ubóstwa, ale też tego, żeby jednak w tym minimum socjalnym nie było 15 milionów 700 tysięcy osób. Tu jest wprawdzie minimum socjalne, poniżej minimum socjalnego. Tylu mamy Polaków. Jednocześnie 52% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Jakby to można powiązać? Właściwie to jest ta sama grupa ludzi. Można tak to powiedzieć. Zatem, panie doktorze, same 700+ to za mało. Jesteśmy w pułapce średniego dochodu i to jest problem Polski, problem takowy, że jesteśmy w bloku państw, chodzi o Unię Europejską, która ma z Polską dość duży problem. Co robimy, panie doktorze? No to, co wielokrotnie apelowaliśmy tutaj na antenie, no to konieczność wyrwania się z tej pułapki średniego dochodu. I pamiętajmy, na czym właśnie ona polega. Ona polega na tym, że my, starając się w ramach Unii Europejskiej być konkurencyjni i przyciągać kapitały, staramy się być konkurencyjni w tej najmniej pożądanej części, a więc w tej związanej z tym, żeby te wynagrodzenia były jednak niższe i konkurencyjne względem tych innych krajów. Nie zwracamy uwagi na to, żeby być w ogóle konkurencyjny względem krajów poza Unią Europejską, ale w ramach Unii Europejskiej chcemy być w tej niszy. I na tej zasadzie kapitał przyjeżdża do Polski. Tutaj są polskie montownie. One są bardzo, oczywiście są bardzo nowoczesne. Mają nowoczesny park maszynowy, ale bazują na tym, że z jednej strony jest niskie wynagrodzenie, a z drugiej strony no, dbają o to, żeby były ulgi. I my w jakiś sposób się tą politykę wpasowujemy, ponieważ staramy się schładzać ten wzrost wynagrodzeń w Polsce poprzez wprowadzanie imigrantów. Tu nie chodzi o tych imigrantów, którzy są na granicy, ale innych, i to ostatnio z bardzo odległych obszarów, po to, żeby tym, którzy chcą właśnie, żeby Polska była w tej pułapce i żeby miała niskie dochody, a z drugiej strony, żeby mieć pozycji, żeby wspierają tego typu politykę. Tylko ta polityka jest krótkoterminowa, ponieważ ona z jednej strony no, prowadzi do przyszłości i do konfliktów społecznych,
Z drugiej strony no, powoduje to, że nie będzie tych środków na to wsparcie dotyczące już tej, tej biedy rozlewającej się w Polsce. A ona, zauważmy, że bardzo istotny wskaźnik, który wzrósł, jeśli chodzi o te skrajne ubóstwo, to jest w rodzinach emeryckich. A właśnie emeryci tutaj już to jest 312 tysięcy osób, wzrost z 263 tysięcy osób. I oni też również wpadają w tą sferę tego minimum socjalnego, ponieważ pamiętajmy, że ten wyż powojenny, on teraz wchodzi w wiek emerytalny, ma niewielkie odłożone środki. No, to jest ta grupa społeczna, która też nie posiada tych właśnie oszczędności. Głównych i zasób to jest te świadczenia. Panie doktorze, to oczywiście pamiętamy, jeśli chodzi o fakt, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, gdzie koszty opieki zdrowotnej i późniejszej nad emerytami będą coraz większe i to jest jeden z argumentów tych ludzi, że potrzebujemy siły roboczej z zagranicy, aby móc tutaj, żeby gospodarka się rozwijała. Pan tutaj wskazuje na prawo Habakuka, które mówi jednak o tym, żeby nie sprowadzać, tak żeby pensje wzrastały, albo przynajmniej tłumaczy tą prostą grę pomiędzy popytem i podażem. Ale gdy spojrzymy na całą Europę Środkową, to właściwie wszystkie społeczeństwa są społeczeństwami, które się starzeją. Jednocześnie wskaźniki bezrobocia, czy to na Słowacji, jeśli chodzi o Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, są bardzo niskie i w gruncie rzeczy moglibyśmy tak zadziałać, żeby te koncerny międzynarodowe, które w Polsce zarabiają pieniądze, więcej płaciły i tak w ten sposób podnieść również zarobki w tych małych i średnich polskich firmach i w jakiś sposób rząd do tego dążył. Zatrzymała go pandemia i fakt, że w roku 2023 mieliśmy mieć pensję 4000 zł brutto, pensję minimalną. Czy tak będzie? No, można powiedzieć, chyba już będzie o to ciężko. Ten jeden z głównych punktów wyborczych jakby został zapomniany, ale czy możemy skorzystać, panie doktorze, z tej sytuacji, którą mamy? Mamy silną pozycję przetargową w stosunku do koncernów międzynarodowych, w przeciwieństwie do lat 90. Powinniśmy, ponieważ na czym właśnie polega ten cały dramat z jednej strony Polski, a z drugiej taka niewykorzystywana szansa. No to polega na tym, że to pokolenie, które obecnie przechodzi na emerytury, na świadczenia też różnie zdrowotne i potrzebuje wsparcia właśnie podatkowego, a więc tego, żeby była większa baza podatkowa, jest dwukrotnie liczniejsze od tego, który wchodzi. I w tym momencie naturalnym taką cechą jest wzrost wynagrodzeń. I tutaj pan wspomniał słusznie to prawo Habakuka, a więc ukazujące, dlaczego nastąpiły wszelkiego typu olbrzymie nakłady inwestycyjne zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. One miały właśnie na celu to, żeby w związku z drożyzną pracowników przenieść się w tą część o wyższej wartości dodanej i żeby były dokonywane inwestycje właśnie w tej części. U nas często właśnie z tego względu, że żeby właśnie ci inwestorzy nie musieli odnawiać parku maszynowego, tylko żeby nadal mogli po prostu na tym starym parku maszynowym funkcjonować, żeby dłużej on się amortyzował, no to sprowadzają imigrantów. Przy czym oczywiście to powoduje to, że w przyszłości również powstają olbrzymie koszty społeczne, również związane z pewnymi niepokojami kraju, a z drugiej strony nie powiększa się adekwatnie baza podatkowa dotycząca tego, żeby zaspokoić te potrzeby istniejące. Panie doktorze, pan mówi o tych kosztach związanych choćby z tym, co możemy obserwować w Wielkiej Brytanii, gdzie został zasztyletowany jeden z polityków, można powiedzieć,
I to widzimy, że w zachodniej Europie coraz więcej jest takich sytuacji. Dziennikarze mają takie sytuacje, politycy. I nawet pan Clarkson wspomniał o tym, że Polska chyba na kanwie tych wydarzeń jest chyba ciekawym miejscem do życia. I on się nie wstydzi powiedzieć, że dzięki temu, że Polska jest homogeniczna, jest fajnym miejscem na przyszłość, jeśli chodzi o jego wybory tam, gdzie chciałby się przeprowadzić. Pan też właściwie zmierza do tego, że ta homogeniczność, jeśli zostanie rozhermetyzowana, zaczyna tworzyć liczne koszty, co widzimy w zachodniej Europie, strefy no-go zone i problemy z asymilacją imigrantów z całego świata. I to jest jeden ze sposobów. I właściwie można powiedzieć, że poza tym, że tutaj w Polsce korporacje międzynarodowe w jakiś sposób ciągle naciskają na polityków czy na urzędników, aby dostawać pozwolenia na sprowadzenie obcokrajowców, to mamy taką grę, że no też drugą stronę tej gry, choćby którą możemy obserwować na granicy polsko-białoruskiej, aby jednak starać się nie wpuszczać tych uchodźców czy imigrantów, tam różne osoby stoją na granicy. No ale powiedzmy, gdybyśmy chcieli pójść w tym kierunku, w takim kierunku japońskim, żeby starać się jak najmniej przyjmować, czy da się to zrobić bez przyjęcia zasad jak w Japonii, że po prostu nakłady inwestycyjne i na robotykę są wręcz wymuszane przez państwo? Znaczy, polityka w Japonii jest taka dwukierunkowa, no, bo to, co pan wspomniał, no, między innymi ten kwestie dotyczące takiego peace indeksu, a więc tego, że o ile można zaoszczędzić, nie stwarzając właśnie tych konfliktów narodowościowych i takich strukturalnych w państwie, no, tam są najniższe. No, one są dwukrotnie, te nakłady mogą być niższe niż w Polsce. I to jest jeden z tych elementów, które skłaniają do tego typu polityki. No, ta druga część polityki to polega na tym, że dzięki temu Japończycy mają bardzo wysokie wynagrodzenia, bo jest popyt na ich pracę. A ponadto też państwo dąży do tego, żeby koncerny, no już te japońskie, jeszcze dodatkowo dokonywały potężnych inwestycji i wiedziały, że takowe inwestycje będą niezbędne, to jeszcze wymusza na tych koncernach wzrost wynagrodzeń. A więc nawet jakby z przyczyn tam ekonomicznych uważały, że nie, jednak jest wymuszany taki wzrost wynagrodzeń. Ja tutaj jestem w pozycji minimalistycznej, a więc uważam, że nie powinniśmy hamować tego wzrostu, zwłaszcza, że pamiętajmy, jeśli patrzymy na to, na te często takie bardzo poważne pochwały względem Polski a propos tego, jak się rozwija, to jeśli patrzymy na perspektywy rynku dotyczące Polski, jeśli chodzi o perspektywę tylko dziesięcioletnią, to już są one prezentowane bardzo minorowo. I tak na przykład tutaj wspomnieliśmy o tym ubóstwie tam skrajnym, ubóstwie socjalnym. Powyżej tego ubóstwa takiego skrajnego, no to jest taki miernik dotyczący wydatków osób tam powyżej 11 dolarów dziennie. Jak on się kształtuje, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, a więc możliwości jakiegoś rozwoju biznesu bazującego na rynku wewnętrznym. I okazuje się, że my w tej perspektywie do 2030 roku, no to spadniemy aż o 7 pozycji. Jesteśmy obecnie na 22 miejscu, mamy być na 29. I to jest wyjątkowy spadek. Dlaczego, panie doktorze, skąd ta prognoza? W takim razie, że spadamy z 22 na 29 miejsce, jeśli chodzi o liczbę, procentową liczbę osób w społeczeństwie, które żyją za 11 dolarów i więcej. Znaczy to jest w liczbach absolutnych, no bo z tego powodu tam wychodzą te wielkości, że u nas w ogóle nawet w liczbach absolutnych ta ilość zmaleje. Ona wynika z dwóch przyczyn. No uważa się, że jednak ten proces konwergencji w Polsce
nie będzie wspierane, a więc że będziemy w tej pułapce tego średniego dochodu. Tam, jeśli chodzi o te 11 dolarów, to jest tam siła nabywcza tam 2011 roku, a z drugiej strony, że coraz większa część populacji tak szybko będzie się starzała, a z drugiej strony będzie wpadała właśnie w to skrajne ubóstwo i to relatywne również ubóstwo. I chodzi tu o tych emerytów i rencistów, więc są to takie bardzo niepokojące wskaźniki, ponieważ w tej pierwszej trzydziestce nie ma żadnego kraju, który by spadł o 7 pozycji. Tam największe spadki to są o 4 pozycji. 4 pozycje. I to jest właśnie ukazanie tego, tej perspektywy, jak ta Polska będzie, powiedzmy, w przyszłości wyglądała z punktu widzenia inwestorów. I my musimy ten obraz drastycznie ukazać, zmienić po to, żeby była po prostu też perspektywa robienia biznesu w Polsce, perspektywa tego, że ten rynek w ogóle będzie się rozwijał. On jest też bardzo pesymistyczny z punktu widzenia tych inwestorów, którzy postrzegają Polskę jako ten kraj, który będzie miał w przyszłości olbrzymie problemy związane z emerytami, rencistami, a więc z tym... Ze starzejącym się, panie doktorze, społeczeństwem, to oczywiście jest prognoza. Zawsze można tą rzeczywistość zmienić. Tu chodzi o odważne decyzje i fakt, żeby nie bać się międzynarodowych koncernów, jak wielu polskich polityków niestety ciągle prezentuje swoją bojaźń już od początku lat 90. do organizmów, które co prawda są duże, ale w gruncie rzeczy są dużo słabsze niż państwo polskie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia.